Cześć, cześć, wszystkich bardzo serdecznie z strony Felicjan, no i kolejny odcinek serii Fallouta 4. No wróciłem tu w końcu po dłuższym czasie, no bo dodatki, tak jest, wszystkie dodatki już chyba wyszły, z tego co wiem. Tutaj macie taką wioskę trochę rozbudowaną, miało być 100%, ale niestety jakoś do tej pory tego nie zrobiłem i jakoś mi się dalej nie chce. No ale dobra, mamy tutaj trochę rzeczy do zrobienia, mianowicie mapa, nie, to będzie w danych, tak? Z dala od domu. Halo tu Woltek. Obojętnie chyba, które zrobimy tak naprawdę pierwsze. Tu mamy trzy dodatki. Sygnał alarmowy karawany. Z dala od domu. Dobra, to zrobimy to, chociaż to jest dodatek drugi. Ale ja nie wnikam w to, który jest który, więc musimy posłuchać Radio Agencja Destabilistyczna Valentina. Setting this to repeat. This is Ellie Perkins from Valentine's Detective Agency with a message for Nick's partner. We've got a new case and it sounds urgent. Stop by the office. I'll be waiting. Okej. Setting this to repeat. Musimy wejść w takim razie do This is Ellie Perkins from Valentine's Diamond Detective Agency City. with a message for Nick's partner. Musimy wejść w takim razie do Diamond City. I tam już powiedzą nam, co dalej mamy z tym fantem zrobić. Może trochę gra długo doczytywać, nie wiem czemu, ale chociaż ona zawsze tak chyba miała, co nie? Bo ostatnio, kiedy ja nagrywałem tego Fallouta, to było oj. Oj, x czasu temu, z jakieś pół roku temu, dobre, więc... więc nie wiem, ode mnie, żebym gdzieś tam mówił wam dokładnie wszystko. W każdym razie i tak przejdziemy wszystkie dodatki. No, może z wyjątkiem tego ostatniego, bo ten, on niewiele dodawał, tylko właściwie tyle, że możemy sobie rozbudować bardziej naszą wioskę. No jednak może to wykorzystam, może będzie łatwiej wtedy zrobić achievement do treści 100% zadowolenia w jednej złości, no ale... to jeszcze jest do ustalenia. A tutaj tymczasem gra, mówię, nie lubi mnie chyba zbytnio i loading screeny są dosyć uciążliwe. Fakt faktem, że mówię, ta gra też nie była prawie że od pół roku We've got a new case and it sounds urgent. łączona. All you outside Stop by the office. I'll be waiting. Dobra, dobra, już. Setting this to repeat. Już biegnę. This is Ellie Perkins Już from myślałem, że to mój Valentine's kot Detective miał czy, ale Agency nie, with a mojego message kota for nawet Nick's spokojnie partner. ma. W sumie to sobie lekko przyciszę, bo tak ja zacznę się drzeć. A to chyba nie o to chodzi. Żebym ja się dar, tylko żebym był zrozumiały po prostu, co nie? Także zobaczmy, co tutaj dla nas takiego zaszywistego tym razem przyszykował I'm glad you're here. była We've got a Ellie. new case while you and Nick were out. Czekaj. Ready to go? Bo ja mam cały czas włączoną radę? Nie, wyłączyło się na szczęście, dobra. Put on the detective hat? Zamieniam się w słuch. Tell me more. Our client is a fisherman who lives on the edge of the Commonwealth. Kenji Nakano. Nakano? That name takes me back. My memory's a little fuzzy on the details, though. Maybe if you bothered writing things down, Nick. Can't do that. Wouldn't want to put you out of a job. Huh. I'll remember that the next time you need me to console a hysterical client. Mr. Nakano didn't leave many details. Said he'd go over everything when you meet him. But if you want my guess, missing person case. Guy had a worried look a mile long. Zajmę się tym. I'll go check it out. Thanks, Ellie. The Nakano residence is up in the northeast, near the coast. A small fishing house. He said that he and his wife will be waiting for you. It's a long walk. That's how the hard cases always start. Nie mam problemu. Idziemy do państwa Nakano w takim razie, bo widać, że no martwią się zaginięciem czyimś. Tylko nie wiadomo czyim. Dobra. Państwo Nakano, mieszkałem gdzieś tutaj, pomiędzy przybrzeżną chatką a przetwórnią ryb Mahara. No to przenieśmy się do chatki, bo bliżej. I z chatki już ruszymy w stronę państwa Namarów, Nakarów. Żeby dowiedzieć się więcej na ich temat, co tak naprawdę ich trapi.
63 poziom. My to już tam naprawdę dotker. A się starałem wyczyścić każdą miejscówę, że stwory co jakiś czas się pojawiają znowu, to już nie moja w tym wina. No fajnie się ekspiło kiedyś tą postać na maksymalny poziom. 50 wtedy był. Nie no, tutaj jest bez ograniczeń, to mu na pewnie łoić i łoić. Dobra. A 53. Znaczy, a no, kurde. 53 metry do celu. Może jednak trochę więcej? No pewnie, że trochę więcej. Ale my... pręta zrobili. I to bez mydła. To tabletka to chyba efekt jakiegoś tapsa, jakiegoś gdzieś tam zażyłem kiedyś. No nie wiem, bo już naprawdę nie pamiętam do końca tego całego systemu. O! Fale kolejowe jeszcze są. I to ile? Co ja tutaj mam? Jakąś zbrojkę mam. Ktoś tu się strzela. Zaraz. To nie mogę trafić. Co tutaj ciekawego mamy? Kapsle. Właśnie patrzę. Trochę celownik zażywiony. Sobie może wezmę jednak dwustrzał. Tego jakoś lepiej zawsze strzelałem, z tego co pamiętam. Uj! No głupie skały. O, i nowa mieścina już się, znaczy nowa lokacja się już ukazała. No, ops. Oczywiście jest to jakaś chatka, patrzcie, ale jej wcześniej nie było. Zresztą nie jest akurat to, to jest tamto. Czy coś tu jest, co bym mógł zabrać? Dla mnie, wiecie, dla mnie zawsze jest miejsce na poszukiwanie nowych rzeczy. Co to jest? Aha, to są te jakieś spławiki takie większe na ryby, czy coś? Albo w ogóle, znaczy to jest od statku, to nie? Jakieś boje chyba są, nawet. Tu jest jakiś... Damn it! Come in! I know you're listening on the other end. Where is she? Where Córka. Is my... I hope you don't mind. Cześć. We let ourselves in. Nick, thank God. You need to get to work right away. She could be hurt. She could be... Whoa, slow down. Kenji, was it? Why did you go over the details with me and my partner here? You brought a partner? Good. The more eyes, the better. Co cię łączy z Nickiem? So, what's the story with you and Nick? Nick didn't tell you? Ran with him on one of his cases a few years back. Searching for some sort of lost heirloom. He needed a boat. Things didn't end well. We were double-crossed by the client once we had what he was looking for. I still have some lead lodged into my head. Right. Yeah, it's starting to come back to me. Sorry, things ended sour. And now you can return the favor by finding my daughter. Chcę pomóc. We're here to help. Tell us what happened. It's all thanks to this damn radio. Our daughter Kasumi likes to fix things. The radio was her latest project. Until she made contact with some kidnapper who lured her away from us. Or maybe she left on her own. She's not a child anymore. Our daughter is 19. She knows how to survive and she's capable. I think maybe she left because she wanted her own life. No. She would have told us where she was going. She would have said no, to może masz rację. Something. I know my daughter is in danger. I can feel it. Find her, please. Dobra, będę. Let's talk money. Investigations for the missing aren't cheap. Sorry about this, Kenji. Expenses and all that. Of course. How does 350 cap sound? Nabijemy dalej skilla. That means travel expenses. We could make it 400.
No dobra, dawaj. Ja jestem trochę na ekspo dzisiaj. 500 caps. That's all we have. Dobra. Zajdziemy. We'll find her. Don't you worry. Thank you. Her room is upstairs if that helps. And if you had any more questions about her, just ask. Don't worry, Kenji. We'll na górze, tak? Just sit tight. Aha, tak to się robiło. Na górze. Spinka. Który? To chyba był jej pokój. O! Projekt Kazumi. Projekt Kazumi Radio. Okej, okay, w takim razie odpalmy sobie to. I te warsztaty... Nie, to nie chodzi tu. Gdzie to się to sprawdzało? Chyba tutaj, co nie? Tu się chyba sprawdzało. Tak jest. Kazumi. Taśma. To się Kazumi nazywało, czy projekt radia po prostu? Dlatego mam tu tyle, że na... nie wiem... co tutaj... nauka testi... jak sobie to tak otworzymy, to jest tylko tyle, nie? Z tego co pamiętam. Zwyciężeni, notatka, ogłoszenie. Projekt Kazumi Radio. Project log? Radio. Correction. Working radio. I'll finally get some news outside this house. My handle is going to be... let's go with... Ohm's Law. That should confuse the creep. And if someone actually gets the reference, then... Czyli szukała przygody. Już szukała przygody. Mrs. Nakano. I suppose you have questions about my daughter. Więcej informacji o Kazumi. Know more about Kazumi. Might shine a light on where she's gone. My daughter is strong, focused, careful. That's how I know she's still alive. But why would she leave without telling us? Maybe we... No, never mind. I don't want to... powiedz, co się stało. Every detail is important, Mrs. Nakano. Don't hold back. It's just that we've been fighting a lot more. All of us. Ever since Kasumi's grandfather passed away, he was the only one that could really talk to her. Kenji and I don't understand machines, but those two could work together for hours. She started staying in her grandfather's boathouse late into the night. I thought she was just trying to cope with the loss, but now I wonder what she was up to. No dobra. Na razie nic. Nothing else right now. Czyli mamy już wybadane, czym problem. Teraz trzeba będzie się tak pewnie wrócić tutaj, żeby nam statek dali. Chociaż może to jest jej. Statek łódź. Rama na obraz. No, naboi. Naboi nigdy za wiele. Kładka plazmowa. Pełno surowców, ale ja już się nie bawię raczej. Surowcowanie. Jakaś łódź. I to nie jedna. Zaraz, on wskazuje mi gdzieś... tutaj. Gdzieś wody. A może... aha, może na tą łódź muszę wejść. Masz cholera. A może pod nim? Nie przejdę dalej? No come on.
Nie chcę przejść dalej. O! Może tu coś? O! Właśnie! Przeczytaj. Moja droga Kazumi, jeśli kiedykolwiek nie będziesz mogła dostać się do safe, odpowiedz jest tu, w hangarze. Klucz jest piękny, jak z obrazka. Całuję, dziadek. A może znajdziemy kluczyk, co? Piękny jak z obrazka. Obejrzyj. No właśnie. Ja bym sobie otworzył normalnie ten safe, ale skoro jest taka możliwość. Polotaśma. Ostatnia polotaśma OPR. Czyli musimy iść w górę. Ostatnia polotaśma Kazumi. I never really thought about who or what I am, but God, where do I start? The radio. I was right about the range. I managed to get a signal, a strong signal, from up north. There's a group of people up there. They say they're all synths, synthetic people, made by the Institute. They're trying to build a place for their kind, where they can see themselves and be accepted for what they are alongside human beings. It sounds wonderful, but then they started asking about me, and some questions came up. Questions I don't have answers to. I mean, I've always felt off, like I'm not really supposed to be here, but then there are things in my childhood I can't remember, and I've been having strange dreams. I'm going to go to meet these synths. I have to know the truth about myself. They've told me to sail up north to a town called Far Harbor. I can make my way to them. No to ładnie. So the daughter takes off by boat, but more importantly, there's a colony of synths up near this Far Harbor. Did you find anything? We need a way to get there. Far Harbor. I think I know where Kasumi went. He knows the waters better than anyone. Far Harbor. She went that far up north? God, that explains why she took the boat. There's no time to waste. You have to go after her. Wait, did you find out why she left, Detective? Who she was speaking to? What does it matter? Because I know my daughter, and if she didn't tell us where she went, then she had a reason. Don't you want to know if she wants to be found? You're right, Detective. Did you find any clue to why Kasumi left home? Czy Kasumi jest człowiekiem? I need to ask you an important question. Are you sure your daughter is human? What kind of question is that? Why are you asking? Grupa synthku. Your daughter made contact with a group of synths. She thinks she's one of them. What? That's crazy. She's not a synth. She's our daughter. We raised her. I gave birth to her. She's flesh and blood, not a synthetic. More. That's how synths work, Mrs. Nakano. They replace people. This could have happened recently. I know my own daughter. She's not a synth. This is what I was afraid of. Someone twisting my daughter's mind. You have to get to Far Harbor. Take my ship on the dock. It has a guidance system, a final gift from my father, and it's built for distance. Rozikonta. I'll get to the bottom of this, Kenji. Thank you. And here, the payment we discussed. I'll have something more when Kasumi is safely back home. 500 kapslów. Wyżuliłem. Instytutu nie powiadomia o tym, nie ma takiej opcji nawet. Udaję się do Far Harbor. Płyniemy. Płyniemy.
Patrzcie, jakoś nawet nie można skoczyć za wysoko. Elo! Jak to na mapie wygląda? Czyli nawet nie ma na mapie. No i tak to się zaczęło. Na pirsie, na krawędzi wyspy. Jak tak się zaczęło, kurczę. Przygoda na Port Harbor. Port Harbor. Ciekawe, czy ma to coś wspólnego pośrednio lub bezpośrednio z zatoką Pearl Harbor. Zaraz zobaczymy. W sumie tam nie pamiętam, o co teraz chodziło. A to był jakiś chyba konflikt amerykańsko-chiński, japoński. To po Pearl Harbor. Gdzieś tam zrzut był. Z tego co pamiętam, bo już dawno historią to jakoś się nie interesowałem. Dawno. Ale tutaj ciemnica. Wiecie co, to wygląda podobnie jak jeden z dodatków do Fallouta 3. Od razu mogę wam powiedzieć, że już ta pomysł samej takiej wyspy, takiej ciemnej całej, no ona taka pewnie będzie, a już przypomina mi dodatek z Fallouta 3. On się nazywał... Zostanie... On się nazywał... Kurczę, no nie powiem wam teraz, jak on się nazywał. Mam teraz semantic, pustkę w głowie taką. Ale... Na 100% jest to... gdzieś tam... No... Nie mieli pomysłu, więc wklepali mniej więcej to samo, co w Falloutie 3. Jeżeli chodzi o teren. No dobra, no nie mam im tego za złe. W końcu, no kiedyś pomysły też się mogą skończyć. Mogli się... wypalić, że tak powiem. Widzę, że póki co musi się mapa doładować, a to chwilę też trwa. Właśnie. Fajna lampa. Z dala od domu. Wykaz profitów. Te. Mamy tu jeszcze dużo do ładowania. Jakiś nowy. Poszukiwać skarbów. No niech będzie. Niech będzie. Cześć. Are you lost? This is Far Harbor. We don't get many visitors around here. We don't need no freeloaders or more help, Mainlander. So you can get back in your boat and leave. Zaraz się strzelę łeb. This isn't your dock. It belongs to the whole town. And that means strangers are welcome. Sorry, you've caught us during a difficult time. But Alan's got a point. Not all visitors have good intentions. So, what's your business here? Szukam Kazumi. A young woman from the Commonwealth named Kasumi may have passed through here. Her family hired me to find her. Some sort of detective, huh? Well, she came through here, all right. At least we know she made it this far. Dobra. Damn it. Mariners ain't coming. Something's coming through the fog! You! Help us defend the town, and I'll answer any questions you have. Take a post at the top of the wall near the main gate. The whole town will let us down. Now follow me. Co tu się dzieje? Pokazuje się tu coś? Może w oddali? Nie? Widzisz ty tu? Aha, czyli ona sobie tu będzie czekać. Dobra, spoko. Co tu się zbliża? Nie widzę to bardzo, muszę się też lekko przybliżyć. Już słyszę dźwięki. Ale co tu się dzieje, to nie widzę.
Musiałbym trochę sobie zasłonić okno, ale nie chce mi się. Tu idzie jeden chyba z ich, naszych w sensie. Idzie drugi. Trzeci, czwarty. Cztery osoby tu biegną. O, coś tu wybuchło, tam coś biegnie. Motarny łykacz. Wiem, że też mocno strzela, tak? Właśnie, mam granaty jakieś? Łocie, panie! Dłuższa sprawa jest. Ja idę na dół. Ja się pieprzyć nie będę. Jeszcze ktoś? Coś? Dobra, teraz możecie otworzyć. Zapiszmy sobie. No, jestem ze wspólnoty, jestem. Gdzieś ty żeś polazła, tutaj. Elo? Avery. And now you see what we're up against. Fog and the creatures it spits out have taken the whole island from my people. But for your help when we needed it, you deserve this. Dzięki. Mgła? What's the fog? Where to begin? The fog's radioactive, right? But there are pockets of it, the deep fog, that are hard fallout. And as deadly as that is, that's only part of the problem. Things live in the fog, thrive. You think what attacked the harbor's bad? Oh, there's far worse further inland. Straciliście już całą wyspę? Lost the whole island? Oh, the fog's been here forever. There are good years when it recedes and the island's almost normal. Then there are times when it spreads all over. And people have to cling to any patch of land free of the fog. For the past, oh, 8 years or so, it's been getting as bad as it's ever been. Now, Far Harbor's one of the only places left that's safe. Każdy ma jakiś problem. Everywhere I go, nobody's got it easy. No argument here. I think... I'm done cowering behind your damn hull, Avery. Time you let me deal with the real problem. With the right people and my guns, I can end those Children of Adam cultists for good. The fog's been here forever. The children didn't make it. Before the Rat Eaters came, the fog was under control. They come, and it all goes wrong. It's time we do something. No need to burden the stranger with all this nonsense. Dzieci Atomu tutaj? What's the deal with the Children of Adam? They're religious folk. Worship the power of Adam. Which is radiation, I guess. If you want details, you'd have to find and ask them. We used to have a peace with them until a certain hothead menace named Alan Lee. Now that's enough. That preacher came into the harbor saying that it was Adam's will that we lost our land. That it was Adam's goddamn will that we lost so many friends and family. And that the Adam would wipe this whole place clean of us. If it were up to me, you'd hang for what you did to that preacher, Alan. Kaznodzieja? What did he do to the preacher? Alan pulled a gun on him. He claims the preacher reached for his. We don't have police, or really any law. Just custom and popular sentiment. And after everything the preacher said, it was abundantly clear doing anything to Alan would have made matters worse. Can we get back to business? Sorry for all that. You're here for Kasumi, right? She headed inland to the Synth Refuge, Acadia. Getting there will be dangerous. You'll need a guide. Old Longfellow. No one knows the fog like him. But word of warning, he's a bit of an acquired taste. Nie potrzebuję przewodu. I don't need a guide. I don't recommend going it alone. If you change your mind, best place to look for Longfellow is the bar, the last plank. Before you do that, though, please, lend a hand around town if you're able. Even if it's slapped away, people like the Mariner and Cassie and others need help.
And let me say something you might not hear again. Thank you. No okej. Okay. Czyli pomóc w mieście. Nie ma problemu. You're that mainlander who just got here. Better watch yourself, because this island sees and hears everything you do. I should know. I watched the island tear down the greatest family that ever set foot in Far Harbor. Pewnie to o twojej rodzinie mowa to. Chętnie wysłucham. Sounds interesting. I'd like to hear it. I thought you might say that. My family, the Daltons, was the pride of Far Harbor for generations. Even back before the war, it was lumber and fishing that made the Daltons rich. But they got greedy, took too much from the island. The island's been getting revenge ever since. Killing us off one by one. I'm the last Dalton still standing. Ah, but now our story takes an unexpected turn. A mysterious stranger comes to Far Harbor. Someone strong, someone capable. With the stranger's help, the last living Dalton finally has a chance to avenge her bloodline once and for all. Do rzeczy. Cut the bullshit and just tell me what you need. Huh. Sounds like someone forgot to pack a sense of adventure when they got on the boat to Far Harbor. Now, on to the first chapter in our tale of vengeance. That would be the sad story of freckle-faced Petey. Petey was my cousin. He was a good lad, never caused trouble. He thought all those freckles brought him luck, but... Będzie dużo gadania jeszcze w tym odcinku. Myślę, że w kolejnym dopiero zacznie się taka strzelanka typowa. Chociaż tutaj lepsze czasami gadanie, bo tej strzelanki też to jest dosyć dużo. Island's a sneaky bastard when it wants to be. Anyway, he made it back to town, but died from his injuries that night. Of course, those ferals are still out there, waiting to kill the next poor fool who comes along. Pomszę Pitya. Good, good. It's long past time those shamblers paid for what they did to Petey. Petey. Fala krwi. Plus jeszcze co dodatkowo chce marynarz. Mariner. The hull took a battery. To be sure. She wouldn't be standing at all if it weren't for you. They call me the Mariner. Shipwright. Handyman. Only one keeping the harbor afloat. Beside Captain Avery. You know what you're posing. A pleasure to meet you. Likewise. I hope the island doesn't kill you quick. Or slow, for that matter. I don't suppose you'd be willing to lend a hand. In order to do proper repairs, I need tools. Specialized tools. And they won't be easy to come by. 450 caps if you can, though. Nagroda. So I'd be risking my life for only 450 caps. I'm a bit short on caps. But I have old Jim's shotgun I can give you. O, tak. Heavens no, he can't use it anymore. Pomogę. Sign me up. I'll help. Eagle's Cove Tannery. Tools are certain to be there. Now get. Dobra. Czy że to tak będzie wyglądało? Obozowisko w Parku Narodowym. Garbarnia. Wspólnota. Tu jeszcze tak jakby mi coś pokazywało, ale to jest chyba powrót do wspólnoty. Po prostu, co nie? To jest jakaś dzika wyspa. Ja sobie ją zbadam. I to od razu. Hata Longfellowa. Możemy go poukradać. Pewnych gratów. Oj.
Amunicji do tej chłopy miałeś trochę. Ta bym się podpalał, właśnie. Lepszo. Wina z fasolą. Czy może coś jeszcze tutaj miałeś? Czekajcie, ja nie mam nic do stworzenia. Nie. Ale mogę to przeszukać. Jeszcze tutaj pokazuję, że mogę przeszukać. Czy może... Nie, no nic nie ma na tym stanowisku. Takiego. Nie, to już nie chcę na razie nic robić. Nic nie chcę na razie uzupełnić, znaczy ulepszać. O, czyli tutaj standardowe siedzisko. Tu jest jakiś kolejny budynek do odkrycia. Kościół chyba. Teraz to nie jest wcale takie małe. Chyba, że to już jest część tej miejscowy, w której się stwory panoszą. Czyżby to było? Właśnie to, o czym myślę. Idźmy w tą stronę, no tu będzie promieniowanie oczywiście, no przez tą mgłę. Ale nie najgorzej jest. Tory Brewer Creek. Spotkanie dla młodzieży jakieś? Zabiłem go i co? Spoko, zaczynamy już czyszczenie wyspy. Zwłaszcza, że mam tutaj towarzysza, to on nam dodatkowo szybko czyści. On tym działkiem naprawdę potrafi zrobić robotę. Dobrze, że on też ma nieskończoność amunicji w tych swoich... w swoich broniach. Chyba ma nieskończoność amunicji. Chyba tak, bo ja mogę tej też dzisiaj nosić od wuja, a on po prostu sobie jej dobiera zawsze. Dzień dobry! Komputer. Wiadomości do pracowników. Wiecie, może się zawsze coś zaktualizuje. Jak się to przeczyta. No tak to nie lubię tego czytać. Dobra. Coca-Cola Quantum. Wow. Wim orzeźwienie, Wim. O ty kurde! Do mnie? Ktoś tu już chyba próbował... Ale tak powiem okiełznać... I łatwy. Ejejaj. Mam sporo tych spinek. Trochę czego, ale... Wolałbym ich nie łamać. Dobra, co tu jest? Amunicja, o tak. No dobra, amunicji. Wróć. Ile mam w ogóle miejsca wolnego jeszcze? Tak niedużo, powiem szczerze. Powiem szczerze, że niedużo.
A ty? Ja sobie trochę miejsca rozrobię. Jakieś automaty stare. Ciasteczka fancy, plac. Klasycznie. Oglądamy wszystko. Po prostu klasycznie. Od tamtej strony będziemy wychodzić. Na kręgielni jestem. Czyli takie... No rzeczywiście takie miejsce dla młodzieży typowo. Czekajcie, czy ja nie mam tu jakichś dużo lepszych wyborów? Nie. Okej. Góra, dół. Na razie to tylko amunicję będę zbierał, bo z innego tak naprawdę nie jest nic w chwili na crafting potrzebne. Więc po co więcej zbierać? Aha, czyli ja mogłem tędy od razu sobie przejść. Nie no, spoko, ale... Szedłem tak. O! Ogniwko. Za dużo tych rzeczy jest do zbierania jak zwykle. O, już jestem przeciążony w tym momencie. Ruka pompadour. R. O, ten miałem wyjść. Się zdaje. O. Coś tutaj jest. Terminal. To jest holotaśmę Marka Wilsona. Modyfikowana kula do kręgli. No dobra, spoko. Stanowisko chemiczne. Czy ja coś mogę zrobić? Chyba nie. Tak. Zakończ oczywiście. Możemy sobie rusznikarstwo. Zmodyfikowana kula do kręgli. I co ona daje? Czy to jest w uzbrojeniu? Czy w śmieciach? Nie, w różnościach. Będzie w takim razie. Znajdź. Gdzie to będzie? Też nie. A, to jest amunicja. Aha, no to już zmienia postać rzeczy. Jak to jest amunicja? Yes. Kręgołom. Aha.
To już wiem, do czego to jest. Aż się zaraz temu przyjrzę, tylko że trzeba zrobić najpierw miejsce, ubiór. Uzbrojenie. Granaty, zaraz sobie porzucamy trochę i... kręgłom. Zobacz, jak strzela. Nawet muszę jakiegoś koleżkę znaleźć, który chciałby się... Gdzie jesteś? A tak po prostu. Że te kręgle są można normalnie zbierać potem, nie? No pewnie. To ja bardzo chętnie będę tego używał. Tylko żeby trzeba było trochę miejsca na to wszystko, a ja nie mam. Gdzie wywaliłem już i tak dużo. Śmieci. Zbiecznik, czaszka, pas. Nie no, to nic nie waży. To waży, to waży. To ja nie wiem, co to mam z tym zrobić, żeby miejsca było, bo rdzenie też nie są nic tutaj wagowo. Gdzie jest mój ziomuś? Ja sobie teraz wezmę dwustrzał. Co chociaż, znaczy to jest w sumie zbadane do końca, co nie? Tak, to jest zbadane do końca. Może zróbmy tak, ja się tu z wami pożegnam. Czy nie, jeszcze dojdźmy tam do końca, ale ten budynek już właściwie jest przeszukany, a antyrat. Wydaje się, że ten budynek jest już przeszukany. Tak jest, dokładnie rzecz biorąc. Cześć, koleś. Hej. Ja się z wami tutaj żegnam, zobaczymy się niedługo w kolejnym odcinku serii. Właśnie Fallouta 4. To zobaczmy, tylko mnie jeszcze ciekawi rzecz pod tytułem, czy to zostało przeszukane. Tak jest, oczyszczone. Tak więc żegnam się z wami. Na razie.